Moi drodzy parafianie w Radzichowach, pragnący gościć w swoim domu rodzinę Ulmów. Bardzo się cieszę, że jesteście otwarci na ich pobyt w gronie waszej rodziny. Może także dalszej, albo wraz z sąsiadami czy znajomymi. Jeżeli przygotowujemy się na tę wizytę, pojawia się pytanie o to, kogo i czego oczekujemy. Co jest niezwykłego w oczekiwanych gościach, kim są, przez co są gośćmi dla nas pożądanymi. Co mogą wnieść do naszej rodziny i w życie jej członków, dzieci, dorosłych czy starszych. Do waszego domu przybędzie skrzynka z pięknym relikwiarzem, w którym znajdą się przede wszystkim relikwie, a więc szczątki członków rodziny Ulmów z Markowej, niedaleko Łańcucha na Podkarpaciu. Ponieważ zostali ogłoszeni przez Kościół błogosławionymi, ich szczątkom należy się odpowiednia cześć. Prawdę mówiąc, nie wiemy dokładnie, kiedy po raz pierwszy wierni Kościoła uczcili pozostałości po męczennikach zamordowanych z powodu wiary. Ale na pewno najstarszy tekst zachowany do dzisiaj, opis takiego szacunku wobec pozostałości po męczennikach, pochodzi z połowy II wieku. Mianowicie 22 lutego 156 roku został skazany na śmierć przez spalenie na stosie biskup Polikarp ze Smyrny. To dzisiejsza Turcja. Świadkami jego byli tego męczeństwa także miejscowi wyznawcy. Patrzyli na śmierć swojego biskupa. Pełni podziwu wobec jego cały czas świętego życia i niezwykle godnej śmierci postanowili z wielką czcią pochować jego szczątki. Później zaś w liście do wiernych kościoła Filomelium, to jest Frygia, także dzisiejsza Turcja, tak opisywali swoje przejęcie w tej czci wobec szczątków swojego świętego męczennika. Pisali tak: a więc mogliśmy później zebrać jego kości, cenniejsze od klejnotów i droższe od złota, aby je złożyć w miejscu stosownym. Tam też, jeśli to będzie możliwe, pozwoli nam Pan spotkać się razem w weselu i radości, aby obchodzić rocznicę męczeństwa Polikarpa jako dzień jego narodzin. I w ten sposób wspominać tych, którzy walczyli przed nami, a zarazem ćwiczyć i przygotowywać tych, którzy będą walczyć w przyszłości. Zauważmy, że szczątki po męczenniku traktują jako coś niezwykle cennego, cenniejszego niż klejnoty i złoto. Składają je w miejscu odpowiednim, a następnie spotykają się przy tych relikwiach, szczątkach w rocznicę śmierci. Świętego męczennika Polikarpa wspominają z radością, z tego powodu, że on osiągnął już cel życia ludzkiego. Jest na całe życie, na całą wieczność z Bogiem. Ale także przy nim, modląc się, przy jego relikwiach, chcąc się umacniać, ażeby w przyszłości mogli składać równie godne, wspaniałe, wspaniałomyślne świadectwo swojej wiary. Dlatego w naszym domu pojawi się piękny relikwiarz, który w sposób godny przechowuje szczątki członków rodziny Ulmów. Choć po zamordowaniu ich ciała Niemcy wrzucili do dołu w ogrodzie, to jednak mieszkańcy ich wioski po 5 dniach pochowali ich z czcią w zrobionych specjalnie trumnach, wpierw w tym samym miejscu, ale godnie, a po wojnie na cmentarzu parafialnym. Zaś przed beatyfikacją przeniesiono ich szczątki na miejsce publicznej czci, pobierając, jak to jest w zwyczaju, przy tej okazji część na relikwie, takie jak choćby te, które są w naszym relikwiarzu. To przy nich, tych szczątkach umieszczonych w relikwiarzu, będziemy modlić się do Boga, dziękując za świadectwo ich wiary i męczeństwo, ale także prosząc dla nas przez ich wstawiennictwo uomocnienie naszej wiary, naszej miłości, w różnych sprawach naszej rodziny i całego Kościoła.
Zauważmy, że modlimy się w gronie rodziny do Boga, prosząc o wstawiennictwo tych, którzy zostali ogłoszeni błogosławionymi męczennikami i którzy dają nam przykład życia według wiary. Ale nie każdy, kto zginął tragicznie, ani nawet za wielkie ideały czy w obronie życia innej osoby, jest błogosławionym albo świętym. Takimi świętymi albo błogosławionymi są ci, wobec których udowodniono, że żyli według wiary chrześcijańskiej, a śmierć ponieśli, ponieważ zostali znienawidzeni z powodu swojej wiary i życia według wiary. Taką nienawiść stwierdzono u żandarmów niemieckich, którzy mordowali rodziców i dzieci, w których domu ukrywali się Żydzi przed niechybną śmiercią. Wówczas niemiecki dowódca oddziału, zwany Diabłem z Łańcuta, odgrażał się, że w taki sposób zginą wszyscy, którzy ukrywają Żydów. Ostatecznie zabójcy kierowali się nienawiścią do wiary, której były te dzieci ochrzczone i wychowywane, oraz nienawiścią wobec miłości, która panowała w tej rodzinie i którą kierowali się jej członkowie w codziennym swoim postępowaniu. Uświadamiamy sobie, że to ryzyko związane z ukrywaniem Żydów w swoim domu w okresie okupacji w Polsce było bardzo wielkie, gdyż groziło śmiercią. Jak to zagrożenie było przeżywane w domu przez dziecko w takim domu, a więc jak przez te dzieci, które były w domu Olmów, ukazują wspomnienia, które niedawno dostałem, Anny Radoń, pod tytułem Lala, kartki z dziejów Bystrej Podhalańskiej i okolic. To niedaleko Makowa Podhalańskiego. Autorka jest matką księdza, nieco starszego ode mnie, mniej więcej 10 lat, który z krakowskiej diecezji wyjechał na misję do Afryki, a w tej chwili pracuje, znając język francuski, we Francji. Oto tak pisze dziewczynka, która miała około 15-16 lat, której to domu przechowywano jedną dziewczynkę żydowską. Pewnego popołudnia tatuś wrócił ze służby bardzo zdenerwowany. Był kolejarzem. Cały czas się cząsł. Popatrzyłam na niego, był blady jak ściana, a wargi miał czerwoniusieńkie. Z ogromną rozpaczą w oczach popatrzył na Lalę, tak nazywano tą dziewczynkę żydowską, która się bawiła koło pieca laleczkami zrobionymi przeze mnie i automatycznie łzy pociekły mu po twarzy. Przez głowę przeleciała mi myśl, to koniec. Byłam pewna, że ją wyrzuci na dwór. A było wtedy bardzo zimno, albo co gorsze, porwie to dziecko i wrzuci pod pociąg. Ja wtedy sprzątałam ze stołu, zamarłam przez chwilę. Tatuś powiedział do mamusi, matko, źle z nami. Godają we wsi, że mamy Żydówkę. Na stacji stoi Niemcy, a jedno tako godała do nich, bachule Żydów ukrywają. Ale Niemcy nie zwrócili na nią uwagi, bo nie umieją po polsku. A była to nasza dobra sąsiadka. To były straszne słowa. Słowa niosące śmierć. Na wszystkich domowników padło przerażenie i trwoga. Byliśmy świadomi, co nas czeka. Już w oczach widziałam najpierw rewizję, przesłuchania, na koniec wywózkę do Oświęcimia i śmierć całej rodziny. Głucha cisza, jaka zapadła, zdawała się nigdy nie kończyć. Nagle tatuś poszedł do izby, gdzie na ścianie wisiał obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Klęknął, przeżegnał się, chwilę się gorąco pomodlił, ubrał czapkę i wyszedł. W straszliwej trwodze przeżyliśmy jeden miesiąc, drugi. Bracia uciekli i nocowali poza domem. Mamusia kazała mi spać w butach i ubraniu. Lala też tak spała. Mamusia mi mówiła, jak Niemcy będą burzyć się do drzwi, bierz Lalę i uciekaj oknem. A za oknem było nieraz na 2 metry śniegu i mróz, -30 stopni. Umowie zdecydowali się ratować Żydów szukających w ich domu ratunku przed śmiercią. Uczynili to z miłości do tych, którzy znaleźli się w skrajnym niebezpieczeństwie.
Miłość, którą kierowali się Ulmowie, religijna miłość, przezwyciężyła ich lęk o życie własne i ich dzieci. Moi drodzy, przybycie relikwii błogosławionej rodziny Ulmów ma nas zachęcić do czytania Pisma Świętego. Samemu w ciszy, w rodzinie, czy w jakiejś małej grupie. W domu Ulmów Pismo Święte nie tylko było, ale było czytane w sposób zaangażowany. Taki zaś prowadzi do tego, że kto czyta choćby mały fragment, to pragnie wierzyć i żyć według tego tekstu, który czyta. Modlitwie, a także na piśmie nieraz potwierdza, że zgadza się ze słowami Jezusa i pragnie je zrealizować w swoim życiu. To sąsiedzi Ulmów znaleźli w ich domu kilka dni po ich śmierci zachowane Pismo Święte. Nosi wyraźne ślady czytania, ale także znamienne podkreślenia, które ujawniają wrażliwość tego, który czytał. Znajdziemy podkreślenie tytułu podrozdziału Przykazanie miłości, miłosierny Samarytanin. To 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Oraz jedno zdanie z podrozdziału o chrześcijańskiej powinności. Zdanie, całe podkreślone, brzmi: albowiem jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż byście mieli za to zapłatę? Rozumiemy, że te słowa, czy to ojciec rodziny, czy małżonkowie, czy cała rodzina, kiedy czytali, musieli podkreślić jako coś bardzo ważnego dla ich przyszłego życia. Przyjmując relikwiarz z materiałami, które mają nam pomóc w rodzinie dobrze przeżyć spotkanie z błogosławionymi męczennikami, pragniemy coś przejąć z ich życia i postępowania, choćby poszukiwanie w Piśmie Świętym wskazań na życie, odpowiedzi na pytania, słów umocnienia, przestrogi albo gotowych tekstów do modlitwy. Moi drodzy, przyjmujmy więc tych, którzy są u Boga, ale zarazem pozostają w łączności z nami, którzy pielgrzymujemy przez życie. Abyśmy my coraz bardziej mogli kierować się zasadami Ewangelii i byśmy ciągle byli w tej łączności ze świętymi i błogosławionymi i mogli cieszyć się także ich wstawiennictwem i wsparciem wtedy, kiedy się modlimy. Amen.